Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, 13 mistrz świata, Gary Kasparow Rozgrywa swą partię z Baselinem Topałowym Również wspaniałym bułgarskim arcymistrzem Pragnę nadmienić, że Kasparow jest rekordzistą Jeżeli chodzi o wiek, w którym zdobył mistrzostwo świata 22,5 roku, tyle mu zajęło, żeby tym mistrzem zostać No wspaniały człowiek, żywa legenda Naprawdę niesamowity szachista i przejdźmy może od razu do rzeczy. Nieśmiertelna partia przed nami, tak naprawdę Garego Kasparowa. Wielkie emocje. Panowie reprezentują bardzo ostry styl gry, zarówno Kasparow, jak i Topałow. Przejdźmy do rzeczy. Moi drodzy, Kasparow rozpoczął ruchem E4. Topałow odpowiedział D6, D4, skoczek F6. No, i tutaj szykuje nam się obrona Pirca który jest debiutem takim dosyć ostrym bardzo agresywnym nie dziwne że kto pało wybiera to posunięcie no ale w 99 roku jeszcze tak grywano w obecnych czasach widuje się to rzadziej szczególnie w partiach klasycznych gdyż obrona pirca jest niezwykle trudnym debiutem niezwykle trudnym debiutem dla czarnych Tutaj Kasparow widzi, że jest atak na pionka E4, więc skoczek na C3 wystawiamy od razu, figurkę G6. Właśnie w obronie Pirca jest taki plan, żeby tutaj ustawić gońca, zrobić ruszadę. Jest to troszeczkę podobna struktura do obrony królewsko-indyjskiej, z różnicą taką, że nie ma pionka C2 na C4, dlatego też można tutaj wstawiać na przykład pionka na F4 z taką bardzo ostrą pozycją w obronie Pirca. Można też grać po prostu normalnie, wyprowadzając skoczka, gońca i tak no, dalej. Przejdźmy dalej, moi drodzy, Kasparow zagrał ruch końcem na e3. Jest to taka prowokacja do tego, żeby na przykład zagrać skoczkiem na g4. Ja często czarnymi taki ruch zagrywałem, jak byłem jeszcze młody. E, lubiłem takie komplikacje, niestandardowe pozycje i powiem szczerze, często przeciwników tutaj wywoziłem w las, jeśli chodzi o teorię, co mi bardzo odpowiadało, gdyż e, e, lubiłem grać e, w, Partie y, takie logiczne, y, nie teoretyczne, że tak się wyrażę. No ale dosyć o mnie tutaj Kasparow i Topałów y, pokazują, y, jak się w te szachy powinno grać. No, zobaczmy sobie na przykład, co to po tym ruchu by nastąpiło. Na przykład goniec G5 to jest dobre posunięcie. Jeżeli byśmy odpędzali tutaj gońca, to goniec na H4. I to pozycja jest całkiem dobra dla białych, gdyż tutaj F3 grozi. Skoczek musi i tak wrócić na swoje miejsce. Hetman D2 z planem długo, długiej roszady, i wszystko gra. W każdym razie też no, taki ruch może się narzucać. Ale nie, 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 moi drodzy, nie możemy grać takiego posunięcia. F6, zasłoniamy sobie potem gońca na G7. Jedziemy dalej po gońcu na E3, moi drodzy. Topałow zagrał goniec G7. Hetman D2, zauważmy cały czas taki ruch. Skoczek G4 grozi. Ja bym zagrał taki ruch, ale Topałow, będąc a arcy... Z mistrzem no, y, takiego ruchu nie zagrał, zagrał inaczej. C6. C6. Oczywiście też można było próbować zrobić normalnie roszadę, Kasparow miał tu plan zagrać na pewno goniec H6 z wymiany tych gońców i y, konstruować marsz pionków y, na atak. Y, tutaj na tym skrzydle królewskim. Y, z czego y, też słynął. No, ofensywna gra Kasparowa jest jego, y, jego, jego z domen domeną, moi drodzy. C6. Zagrały czarne, F3, ruch normalny, standardowy, bronimy ładnie, i tutaj zobaczcie, te pionki fajnie się ustawiły w, w, w piękny, solidny łańcuch. Próba grania G4, H4 jest jak najbardziej możliwa po krótkiej roszadzie. No ale to Pawł zagrywa B5. Taki ruch też się, też się spotyka, może wygląda na dziwnie, ale. Czarne. Próbują przede wszystkim z, z drugiej strony próbować kontratakować. Tak się po prostu grywa. Można podeprzeć to potem pionem A6 i próbować na przykład zagrać B4. No tutaj większość z nas pewnie taki ruch automatycznie by zagrała A3, żeby nie dopuścić do pionka B4 z atakiem na skoczka. Ale tutaj nic bardziej mylnego, moi drodzy, Kasparo wybiera dobrą grę, dobrą dobrą grę, dobre posunięcie. Skoczek na E2. No, wyprowadza figury. Jeżeli byłoby B4 to się tym nie przejmujemy. Zawsze skoczka można przerzucić przez D1 przez F2 bądź też ruszyć na bandę, atakować tutaj i zająć się też skrzydłem hetmańskim w różnoraki sposób, no ale to głębsza analiza tego wymaga. Przejdźmy dalej, moi drodzy, skoczek z B na D7 i teraz goniec zagrywa na H6 od razu bezwzględnie atakuje tutaj skrzydło królewskie Kasparow. Przyznam się, że ja bym takiego ruchu nie wykonał od razu. Poczekałbym zdecydowanie na krótką ruszadę i dopiero zaplanował koniec H6. Nie mówię, że ten ruch teraz jest zły, ale w ocenie silnika może być troszeczkę za szybki. Ja bym się tutaj cieszył, jakby mi ktoś białymi grał tak szybko, a ja bym nie miał zrobionej roszady. Wtedy miałbym opcję na inną roszadę. Tutaj to topało wymienia to od razu, moi drodzy. Zobaczcie, Hetman jest już na skrzydle królewskim, ale król nie jest zagrożony. Taki ruch też nie jest jakimś groźnym posunięciem wieża G8 i Hetman musi wracać na swoje miejsce, a czarne mogą planować zrobić długą roszadę. Nic w tym złego tutaj nie widzę. Goniec na B7. Wszystkie Figury już są wyprowadzone i teraz Kasparow zagrywa to posunięcie, to posunięcie A3, gdyż no, B4 nie chce dostać, chce mieć skoczka na C3. Prosta sprawa. W tym momencie zostaje zagrane E5. Słusznie. Tutaj to Pałow dobrze rozgrywa tą partię. Debiut, ten początek. On jest. Ten ruch jest bardzo dobrym ruchem. Standardowym. Walczymy o centrum i blokujemy te pionki troszeczkę. Szczególnie pionka E4, gdyż goniec tutaj jest białopolowy i za bardzo też nie ma jak wyjść. No ale to jest standardowe posunięcie. Nie rozwlekajmy się może za długo. Kasparow zagrywa długą roszadę. Wiem, że są zwolennicy i białymi w tej pozycji i czarnymi. Powiem wam, że wolę czarnymi mimo wszystko z sentymentu i z doświadczenia grania tej tych, tych pozycji podobnych. No ale myślę, że białe też są zadowolone, pełna swoboda gry również z ich strony tutaj następuje. hetmane 7. No schodzimy z rentgenu przede wszystkim. No i pilnujemy pionka, pilnujemy pionka, wszystko gra. Król B1, moi drodzy. Standardowe zagranie, gdy się robi długą roszadę, Król zawsze schodzi z jakichkolwiek szachów, ale tutaj nic takiego teraz się nie dzieje. Po prostu skoczek może też się przemieścić przez C1. To też jest taka fajna możliwość. A 6 ze strony tutaj czarnych i właśnie skoczek C1 przemieszcza się na B3. No, widzimy też, że figura musi od dychać, to jest klasa mistrzowska, gdyż no tutaj figury muszą być no, swobodne w grze. No i długa roszada to pałowa No moi drodzy, fajna partia, fajnie, fajnie się to zapowiada wszystko, no figury wszystkie grają, skoczek B3 się przetransportował już i to Pałow tutaj wybija na D4 i o dziwo wieża wybija na D4. No, skoczkiem oczywiście też można by było wybić, nic z tym złego. Normalna pozycja, ale Kasparow miał inne tutaj widocznie plany. Może ten skoczek prawdopodobnie chciał na A5 wskoczyć, dlatego też może nie chciał tracić tempa. No i C5 zagrywa to Pałow. No, ruch normalny, myślę, że cały czas atak tutaj bezpośredni i z opcją D5 w późniejszych posunięciach jest to możliwe. Poza tym te pionki czasem mogą zrobić jakąś krzywdę. Wieża wraca grzecznie. Na D1 i właśnie skoczek zagrywa na B6. Podoba mi się to ustawienie tych figur. E, bardzo fajnie to wygląda. A tutaj przede wszystkim czarne muszą dożyć do ruchu D5, żeby tą pozycję otworzyć. No jak to się działo dalej, moi drodzy? G3 ze strony Kasparowa. Nieco odważne posunięcie muszę przyznać, ale też logiczne, gdyż no wiadomo, goniec ma tu ochotę wejść na H3 stępem atakować. Za cenę właśnie troszeczkę naruszenia tutaj tej struktury, no, ale zawsze w szachach mamy coś za coś, jeśli chcemy coś osiągnąć. Król B8, a Akuracyjny ruch jak najbardziej prawidłowy, i skoczek na A5 z atakiem na gońca. No dobrze. Z atakiem na gońca, ten skoczek tutaj zawsze troszeczkę zbliżej króla. Nie można go na razie stąd wypędzić, więc myślę, że mimo że na bandzie skoczek stoi, to stoi całkiem dobrze. Moi drodzy, tutaj to zagrał goniec na A8. No właśnie, a mógłby spróbować już fajnie uderzyć w centrum i już o tym posunięciu wspominałem wcześniej D5. D5 jest na pewno dobrym ruchem w tym momencie, które otwiera pozycję w centrum. Czarne tutaj naprawdę stoją dosyć dobrze, tym bardziej, że. Goniec jeszcze za bardzo nie wyszedł. Jakieś poświęcenia na b5 może istnieją, ale ja w te poświęcenia za bardzo nie wierzę. Myślę, że tu czarne mimo wszystko stabilnie stoją w tej pozycji. no taki, Po takim ruchu mógłby nastąpić szach na f4. No i król a8. Bezpieczna placówka dla króla. Nawet tutaj możemy tego gońca spokojnie oddać. Tak naprawdę tu się nic nie dzieje. Każde wybicie na d5 wiąże się z, no, z fajnym wyrównaniem i swobodą gry ze strony czarnych. Nie powiem, że Dziwię się, że dlaczego tak Topałów nie zagrał, ale moi drodzy, to tak łatwo się mówi. Arcymistrzowie grając tę partię na pewno odczuwali pewną presję, szczególnie Topałów grając z Kasparowem. No Kasparow to był niezły zabijaka szachowy, więc samo siedzenie naprzeciwko niego pewnie wywoływało niezły, niezły stres i Podnosiło troszeczkę ciśnienie. Tutaj Goniec zagrał na A8 w tej pozycji i Goniec spokojnie na H3. No i teraz jest ruch właśnie D5 ze strony Topalowa. Co przygotował tu Kasparow? Kasparow po prostu zagrał Hetmanem na F4, dał szacha, to jest naturalną sprawą, to co wcześniej wspominaliśmy, i król na A7 i wprowadził tutaj topało w ostatnią figurę do gry, wieżyczkę. Wygląda wszystko fajnie. Silniki oceniają tę pozycję, moi drodzy, jako nieznaczną przewagę czarnych, co jest ciekawe. No, bardzo trudno to ocenić bez pomocy silnika, tak naprawdę, ale... Zauważmy, że naprawdę czarne rozwiązały swoje problemy, jeśli chodzi o rozwój, i wszystkie ich figury naprawdę są na dobrych stanowiskach. Przede wszystkim uderzają też w centrum, co się może nierzadko zdarza, ale zdarza się, jeżeli czarne robią przełom w centrum, to znaczy, że pozycja ich jest całkiem ok. Oj, najmocniej, przepraszam, tutaj nastąpiło D4 ze strony. Ze strony czarnych no i skoczek zagrał na D5. No, Kasparów nie byłby sobą, jakby nie próbował otworzyć pozycji. Widzimy, że trzy figury, nawet cztery figury tutaj kontrolują pole D5, a skoczek mimo wszystko się um, zaaplikował na tym polu. No, ale chodzi o to, że po wybiciu, właśnie mamy wybicie tutaj i atakujemy stępem Hetmana. Pionka jeszcze nie możemy zbić. No i Hetman zagrywa na D6, moi drodzy. Próba wymiany hetmanów jest jak najbardziej słuszna i prawidłowa ze strony czarnych. I tutaj moi drodzy, jeżeli na przykład Kasparow wymieniłby hetmany, co się nieco narzuca, wieża by wymieniła i wieża wchodzi ładnie z tępem, atakuje pionka. No ale na nieszczęście dla białych jest król B6 z atakiem na skoczka i po na przykład po odejściu na B3 jest po prostu wieża F8 i białe nie uzyskały tutaj... Nie uzyskałyby żadnej tutaj rekompensaty za, za to, że mają aktywność wieży na siódemce, nigdzie swobodnie ruszyć nie można. Poza tym ten pionek za chwilę pada, i pion więcej u czarnych byłby y, już. Y, myślę, że sporą przewagą dla czarnych. Dobrze, moi drodzy, tak nie poszło. Tutaj Kasparow postanowił nieco zamieszać w tej pozycji i powiem wam, że to posunięcie jest. Y, Oceniane jako złe według silników, ale no w tamtych czasach... No. Może powiem tak. Odwaga Kasparowa tutaj naprawdę była ogromna. No i taki, taki człowiek, taki szachista, który jak widział cień szansy na piękne kombinacje, no to je wykorzystywał. No jest to posunięcie wieża B1D4. Niezwykle interesujący ruch. Oczywiście jak wybijemy tutaj, to wieża wybije i swobodnie atakujemy z przewagą. Dużą przewagą dla białych. No tutaj przyjąć ofiarę należy. I po tym ruchu, moi drodzy, jeżeli. Em, em, Hetman wybiłby tutaj na D4. No to Hetman spokojnie zasłania się na B6, i tak naprawdę wszystko gra, nawet powierza E7. E, skoczek się zasłania, i po prostu żyjemy. Ale Kasparow przygotował po tym posunięciu kolejną bombę, moi drodzy. Kolejną bombę. Można się zastanowić, jak najbardziej zatrzymać zegar. Czas, filmik. Wieża E7. Nastąpiło piękne zagranie. Znowu poświęcenie figury. Okazuje się, że już tej figury zbić nie można, bo po takim ruchu mamy Hetman D4 z szachem, król B8, Hetman na B6 z szachem, jedyna raczej zasłona. Na B7 skoczek na C6 i po ruchu mamy tutaj Mata na A7. Także fantastycznie to by wyglądało. No cóż, nie można za bardzo zbić wieży, więc król zagrywa na B6, moi drodzy. Król zagrywa na B6, no i teraz Hetman wybija na D6, na D4, przepraszam, z szachem. Król wybija oczywiście z koczka. Zauważmy, że białe poświęciły dwie figury. Um, I jeszcze wieża jest podbiciem, no ale za cenę, że król wyszedł na niezły spacer. Jak dalej kontynuować grę? Otóż B4 zagrać. No, należy i króla jeszcze tutaj zaprosić do swojego obozu jak najszybciej. No i moi drodzy, tutaj w tej pozycji trzeba grać już konkretnie. Kasparow musiał nieźle się nagłowić, żeby tak daleko policzyć kombinację. Mianowicie Hetman zagrał na C3. Okazuje się, że grozi mat w jednym ruchu. Przepraszam, mat w jednym ruchu na B3 Hetman. No i teraz. Na przykład, jeżeli goniec wybiłby na D5, to, po, to dajemy tak naprawdę mata czarny, moi drodzy. Król B2 i nie ma jak się bronić przed Hetman B3. Po prostu nie ma. Grozi Hetman B3, jeżeli goniec by odbił, pionek odbija z matem. Po prostu nie ma obrony. No ale na przykład ym, po tym ruchu. Po, znaczy po tym ruchu Hetman C3 tutaj Hetman wybił na D5. E, z prostą rzeczą, jeżeli będzie król B2, to mamy Hetman D4. Wymiana Hetmanów daje zwycięstwo czarnym. E, więc po Hetman D5 tutaj wieża zagrywa na 7 bardzo dobry ruch, gdyż grozi mat na A6. No, maty, groźby matów są tutaj e, no po prostu niemalże nieuniknione. E, moi drodzy, jeżeli mm, e, na przykład Tutaj byśmy zagrali teraz wieża D6. Żeby bronić tego pionka, to mamy król B2 z tą samą groźbą Mata. Jeżeli Hetman zagrałby na D4, no to po prostu wymieniamy Hetmana na D4. Jeżeli wieża bije, to mamy potem Mata na A6. Mam nadzieję, że to jest w miarę widoczne. Tutaj Goniec zagrał w partii na B7 i wieża wybiła na B7, czyli jedna figura już jest odzyskana, chociaż nadal wieża mniej ze strony białych. No ale król dalej jest w tarapatach i teraz Hetman zagrał na C4, moi drodzy. No za bardzo nie widać dobrej opcji tutaj dla czarnych Żeby inaczej grać No Hetman C4 próbuje wymienić Hetmany Hetman spokojnie wybija skoczka I teraz powstaje pozycja, gdzie jest jakość więcej u czarnych Nadal jest atak, więc już białe Myślę, że są takie w miarę zadowolone, myślę, że w miarę zadowolone i już całkiem spokojne. Moi drodzy, jeżeli na przykład tutaj wieża by dała szacha na D1, król zagrywa na B2 i tak naprawdę wieża musi zagrać na A8, żeby bronić na A6, bo hetman to cały czas groził matem. I po tym posunięciu można na przykład zagrać Hetman na B6 z groźbą Mata na A5, i po na przykład wymianie Hetmanów, co by mogło nastąpić, i można powiedzieć, że czarne tutaj, że tak powiem, żyją. No nie do końca. Okazuje się, że jest bicie na F7, groźba wybicia kolejnego pionka. Grozi też taki ruch goniec na E6 z opcją Mata na B3, a więc na pewno tutaj czarne musiałyby zagrać w ten sposób, i mimo wszystko gońcem zagrywamy aktywnie. Tutaj pionek by mógł wybić, goniec dałby szacha, król. Ucieka bicie pionkiem. Bić na B4 nie wolno, gdyż są widełki na C3, więc król musiałby zagrać na B6. I moi drodzy, bicie kolejnego pionka, nawet za cenę tego, dwa pionki więcej ze strony białych. Jest to technicznie wygrana raczej pozycja dla białych. Na tym poziomie myślę, że białe by spokojnie tą pozycję zrealizowały. Tym bardziej, że król jest bardzo bezpieczny. Goniec jest naprawdę silną figurą w tej pozycji. Wystarczy tego piona jakoś spróbować zbić, i byłoby myślę, że już pozamiatane. No ale Kasparow oczywiście na pewno widział tę kontynuację w partii, jak poszło, moi drodzy. Tutaj Hetman zbił tego skoczka na F6, jak wspominałem. I król wybił pionka na A3. No w tym momencie oczywiście bijemy na A6. No oczywiście teraz, gdy już to wiemy, w partii nie było to takie oczywiste. Król zbija pionka na B4. No i moi drodzy, kolejne świetne posunięcie tutaj ze strony białych. Kolejne świetne posunięcie, które daje naprawdę świetne zwycięstwo. No, nie chcę tutaj oczywiście wiemy, nieśmiertelna partia. To wiadomo, że tutaj Kasparow w tym momencie wygrywa, ale jak to zrobić? Jak to zrobić, moi drodzy? C3, C3 zagramy i jeżeli tutaj bije na przykład Hetman na C3. E, no to myślę, że na B, 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 B5 bijemy Hetmanem i jest pozamiatany mat w następnym ruchu się tutaj dzieje na A7, więc król musi wybić na C3, moi drodzy, i Hetman A1 daje szach. Król zagrywa na D2. Wielkiej tutaj filozofii nie ma. Za bardzo nie można ruszyć na D3 z prostego powodu. Goniec F1, więc na D2. I Hetman daje znowu szacha na B2. Król zagrywa na D1, moi drodzy. I kolejne świetne zagranie ze strony Kasparowa. Kasparow tutaj bardzo dużo grał takich posunięć, co się rzadko zdarza w partiach. Takich posunięć, które, dały, które poświęcały figury. I to też się znowu dzieje, moi drodzy. Goniec F1. Goniec F1, świetny ruch. Co by było po biciu gońca? Prosta y, odpowiedź, moi drodzy. Hetman C2, król E1, wieża E7. Dajemy Mata w następnym ruchu. Szybka akcja. Y, no i po C1. Tutaj wieża zagrała na D2 z wtrąceniem, z atakiem na, y, na Hetmana. No i moi drodzy w tym momencie też trzeba wiedzieć jak zareagować, no bo jeżeli odejdziemy hetmanem, no to się robi ciężko i w ogóle tu ciężkie figury też mogą próbować atakować białego króla. Ale białe mają kolejny raz świetną odpowiedź. I tak naprawdę dwie wieże na szachownicy, a... Trzy razy wieża się już poświęca. Trzeci raz, moi drodzy, wieża D7. Piękne zagranie ze strony tutaj y, 13 Mistrza Świata. Nie jest tutaj, y, znaczy nie ma tutaj za dużo możliwości, tak naprawdę. Y, I wieża musi wybić tą wieżę na D7. Goniec wybija na C4. Pionek wybija na C4. I wzbijamy wieżę na H8. Moi drodzy, partia jest wygrana, ale to też nie jest jeszcze takie łatwe gdyż ten pionek jest nieco zaawansowany. Tutaj w partii wieża zagrała na d3. No i bardzo ważne posunięcia trzeba wykonywać białymi, żeby tej partii przypadkiem nie zremisować albo nie przegrać jeszcze. Hetman a8 z obroną piona, prosta sprawa, no niby teraz. Grozi i zagrało, zagrały czarne c3, grozi c2. Grodzi C2 z szybką przemianą na Hetmana, więc trzeba grać dosyć, dosyć yy, ważne i jedyne ruchy. Hetman A4 z szachem, król zagrywa na E1 moi drodzy i F4. Po prostu bronimy tego pionka, znaczy pionek broni się sam yy, i nie, nie ma takiego ruchu C2. No, zagranie F5 ze strony topałowa i król zagrywa na C1 grzecznie. Grzecznie, spokojnie, stabilnie. Król zawsze tutaj jest w stanie obronić e, marsz piona. Wieża D2. No i moi drodzy, Hetman A7, piękne posunięcie, które kończy partię. Chodzi o to, żeby zbić tego pionka na H7, a grozi też e, ruch na G1, więc wieża na przykład na e, H2 nie może zbić piona, gdyż robi się niezwykle. Niezwykle niebezpiecznie, no grozi wzięcie po prostu wieży. Co by mogło nastąpić, moi drodzy, jeszcze po Hetman A7? Jak mogłoby grać czarne? Na przykład król na E2, i oczywiście zbijamy jednego pionka. Król na D3 tu z jakimiś opcjami szacha, więc trzeba tego króla z tego pola D3 koniecznie wygonić. Król na C4, Hetman znowu daje szacha na E6, król na D3, moi drodzy, no i Hetman A6. Odpędzamy przede wszystkim tego króla z tego miejsca. Król na D4, no i zbijamy kolejnego pionka. Przepraszam, najmocniej, zbijamy kolejnego pionka Z tą samą zasadą potem kolejnego piona zbijamy I tak naprawdę jest po zawodach Tutaj pionek nie dochodzi Chodzi o to, żeby ten król nie był blisko króla białego I partia na pewno by spokojnie była wygnana przez białe Moi drodzy, no mam nadzieję, że partia Wam się podobała Niezwykła gra Garego Kasparowa Polecam analizy Kasparowa do nauki własnych umiejętności. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Hej!